Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Banishers. Tym razem w menu się przywitamy, ponieważ jeden z oglądających tutaj zauważył, że jaskinia ma kształt twarzy, głowy Antei. To ciekawe jest, nie zauważyłam tego wcześniej. No to gratulacje za spostrzegawczość. A my zaraz, zobaczcie te arty, no śliczne są, to wygląda jak bagna, więc to chyba w drodze do tych wróżek. Wróżek? Wiedźm. Teraz tak, na czym my tu skończyliśmy? Sprawdźmy sobie mapę. Okej. Co my mamy? Tutaj mamy znak zapytania. Zaznaczmy to sobie, będzie może nas lepiej ukierunkowywało. U nas chyba jeszcze nie było. No sprawdzimy okolice, o proszę. No i tak na grubo od razu. Kurczę, dzień nie grałam. No właśnie. Co jest? Czemu nie mogę skoczyć? No... Trochę mnie tu złapali. Powiem wam, że się nie spodziewałam kompletnie. Perhaps the trail leads to the second group. For good or for ill, it must. I tutaj pewnie, tak, możemy skoczyć. Ale ja bym jeszcze chciała tutaj tą okolicę sprawdzić. No i w chacie nas nie było, prawda? Chyba, że... No chyba właśnie, że nie wejdziemy do środka. Tego uderzyć się nie da. Gdzieś musi być jakieś wejście. Something's nearby. Where is it? Nie wiemy, ale jeszcze sprawdźmy. O, jest chuba. Feel a draft from the invisible. O naturze widm. Ty, młoda wiedźmo, nazywasz je duchami. Duchy zmarłych związane z naszym światem, niedokończonymi sprawami, nierozwiązanymi konfliktami lub nienaprawionymi krzywdami. Duchy zdolne lub chcące pójść dalej, do tego zależy dalej. Ale są też inne duchy. Tak, duch może zapomnieć o swoim celu istnienia. Duch może stracić swoją więź, ale wciąż pozostać na tym świecie. Te duchy nazywamy widmami. Duchy są splotem wspomnień i emocji, sumą życia, które się skończyło. Wiedzą, kim są, ponieważ wiedzą, kim były. Widmo nie ma takiej świadomości. Żadnego postrzegania siebie poza uczuciem jest pozbawione pamięci i jego emocje zostały wyrwane, aby odsłonić pojedyncze uczucie w jego rdzeniu. Uczucie często okropne i zawsze surowe. Widmo rzadko jest zadowolone. Napędza je gniew, zemsta, zazdrość, nienawiść. Nie wie już, kto je skrzywdził i nie obchodzi je to. Pragnąc ciepła żywych, jego głód nie może zostać zaspokojony, a jego pragnienie nie może zostać ugaszone. Duchy to skomplikowane i sprzeczne istoty. Są zawsze głodne, ale wciąż zdolne do miłości i strachu, wstydu i gniewu, radości i bólu. Widmo, które straciło swoją osobowość, zapomniało, dlaczego czuło te rzeczy i kim jest. Nie każe ci ich kochać, nie proszę cię o wybaczanie im. Stanowią zagrożenie dla żywych, niebezpieczeństwo, przed którym tylko my, wiedźmy, możemy uchronić siebie i innych. Ale nawet jeśli widmo zapomniało, że kiedyś żyło, nie znaczy to, że my też powinniśmy. Widmo nie jest nieludzkie, to ludzka tragedia. Spotkał je los gorszy od śmierci. Przed takim losem wiedźma musi chronić żyjących, przed takim losem wiedźma musi chronić także zmarłych. No i dobrze, to poznaliśmy opinię wiedźmy odnośnie widm. I wykorzystaliśmy klucz do porzuconych rzeczy. Zobaczcie, mamy wyposażenie bojowe strzelca.
na drugim levelu. Obrażenia karabinu są zwiększone do 50% na dużej odległości. A tu mamy obrażenia ataku wręcz są zwiększone o 5, a tu o 50%, ale na dużej odległości. No, ciekawe, czy to się nie przyda na bestie, prawdę mówiąc. Teraz wyglądamy podobnie z Anteą. No, na razie weźmiemy ten atak, ale no wiemy, że jest, więc ewentualnie będziemy wybierać. Jeszcze coś? Czekajcie, bo ja może tak... Chyba nie, dobra. Teraz... okej, okay. Zauważyłam kątem oka. Dziwne, że wcześniej nie widziałam. Tu nie wejdziemy, ale to... To tutaj była ciekawostka, a my cały czas tutaj sobie kółeczkę kręcimy. To jest w ogóle zamknięta ścieżka. To wygląda chyba zamknięta ścieżka. To wygląda dobrze, to wygląda tak, jakbyśmy mogli to sprawdzić. Red. The lost settlers, or what the beast has left of them. God. They didn't stand a chance. There is no God here. No to już wiemy, co spotkało zasadników i chyba myśl o tym, że odnajdziemy kogoś żywego, właśnie nas opuściła. Skoro ścieżka prowadzi w tę stronę, to czy my mamy to obbadane wszystko dobrze? To jest ten zarwany most. No chyba lecimy, zobaczymy, co przed nami, no. Nie będę przedłużać. Tylko czy ja się czuję na siłach tak naprawdę? Tu mamy jeszcze coś ciekawego. Okej, okay. I teraz moglibyśmy stąd zejść. Coś tam leży jeszcze, prawda? Tak, coś zostawiłam. Jednak. Nie podniosłam tego znowu? O ej. Ale. Marcin Lett. Okej. Ja bym powiedziała, że te chomiki pouciekały, ale... Teraz ta mapa, więc tak. Biegniemy na lewo. To mamy obbadane. I teraz... Górą nie przejdziemy. Tak średnio ciekawy tutaj. I co, jak zejdziemy, to już złapie nas w sidła? Czy jeszcze będziemy mieli szansę coś obadać? No brawo, ja. Musiało to być, prawda? Tak. Było za dużo, no to było trzeba sobie zmniejszyć ilość. Wczoraj opuściliśmy New Eden. Wygląda na to, że założymy nowy obóz w lesie albo coś podobnego. W New Eden czułem się dobrze. Nienawidzę chodzić po tych lasach. Jestem zmarznięty, głodny i zmęczony. Moja torba jest ciężka, a mama nie chce jej nosić, nawet na chwilę. Uważa, że ten obóz jest dla nas szansą i że powinienem przestać narzekać. Myśli, że mógłbym zostać traperem. Myśli. Albo myśliwym. Przynieść trochę mięsa. Na obiad, mówi. Nigdy nie chciałem odchodzić z miasta. Nikt nie pytał mnie o zdanie. Jak zawsze, nikt nie pytał mnie o zdanie. Biedny dzieciak, co? They'd done nothing wrong. Even with a sharpshooter, their expedition was a gamble.
No właśnie, bo voices screaming for release. The sound comes from those spectral webs. Czyli mamy tutaj jakieś widmowe sieci, pozwolisz, że najpierw sobie tą obejrzymy oczami Reda. A? Is it just me or? I felt it too. No jednak. Ugh. I could eat an ox. We just broke bread, Emily. A crust of bread and rancid cheese makes not a meal, dear sister. Ho! Samuel! When's our next stop? Quit griping and push your cart along. We'll get there when we get there. No tak, pytania o to, kiedy będziemy na miejscu. Let's hear what they have to say. Nie przyspieszą tego, prawda? To tu masz coś widmowego, a tu masz coś normalnego. Mój drogi bracie, mam nadzieję, że ten list do ciebie dotrze. No niestety nie dotarł. My też musieliśmy w końcu opuścić New Eden. Podzieliliśmy się na dwie grupy. Pierwszą prowadziły siostry New Smith, drugą Nicholas Dulan. Bohaterowie, którzy uratowali nasze dzieci przed klątwą. Niech Bóg im obojgu błogosławi. Wyruszyliśmy za Dulanem i nasza wyprawa zaczęła się całkiem dobrze, dopóki nie zaczęło padać. Przez dwa dni szliśmy w lekkim deszczu i wydaje się, że powietrze staje się coraz cięższe. Szczególnie przy moim słabym sercu. Lekarz zbeształby mnie, gdyby mógł mnie teraz zobaczyć. Boję się burz. Wiatr się wzmógł, a niebo już zaciemnione przez drzewa stało się nie do opisania. Jakby tego było mało, jedna z naszych towarzyszek została ranna. Poślizgnęła się na korzeniu i skręciła kostkę. W rezultacie ja niosę jej torbę, podczas gdy ktoś niesie samą poszkodowaną. Mam nadzieję, że wkrótce dotrzemy do celu. No to ciężko widzę. Aha, czyli to ta zwykła akurat. No dobra. Something's here. Hidden. And here I thought our love would always be. My dearest dear, how much you've wounded me. I hate you. Oh no! No nic, widać, że próbowali sobie. Even without the heavy weather, the wolves would have got them. Aha. Że próbowali sobie umilić ten czas. Nawet tam zaczepiając innych podróżnych. Po prostu próbowali wywołać w sobie jakieś emocje inne, które odwróciłyby uwagę od zmęczenia. Ojejoj. I'll find a way around. Okej. Okay. Coś znajdziemy na pewno. Teraz tak, czy aby na pewno to wszystko? Tu jest jakieś osuwisko właśnie. To chyba tak. Chyba mamy. Oj? Yes. Something's here. Jak to dobrze jednak się rozejrzeć. Please. Stop. Do you not like a tune? I liked it when you started it. With mud and rain and overuse, the liking has worn thin. Did you hear a growl? Probably your stomach, love. At least they died together. No dobrze, to czytaliśmy, ale to mogliśmy przegapić. Mamy to. O! Over here. Something pulses. Lista osobistych rzeczy. Srebrne lusterko matki, grzebień, portret rodzinny, biblia, palto, koce, buty, skarpetki, odzież. Słyszałam jakieś dziwne dźwięki za sobą. A, no i jest, proszę.
Wystrugany gwizdek, który Twarda dała drugiej grupie osadników, podobny do tego, który dała Redowi. O kurczę. Your father is hurt and can walk no further. We must rest and treat the wounded. We must find shelter. The cold night will kill us all. Fire will bring the wolves. And so does that accursed whistle. The wolves are already here. Where is Nicholas with the help from Thickskin's camp? Where's our deliverance? We'll sound the call once more. Thickskin will come. She swore on it. The whistles only bring the wolves upon us. Help will come. Help will come, I know it. The Lord have mercy upon our souls. The Huntress has killed us. Rot in hell, Thickskin Newsmith! Rot in hell! Czyżby Twarda była przeklęta z tego powodu też? Oczywiście, żeby inaczej, prawda? Watch out! Spectre possession! Jeszcze! Stop that spectre before it possesses the corpse! Flee! For fun! Spectre see the corpse and it wants it for its own. Ojej, ten strzela, ale pechowo. Never mind. Do this for sale. How do I get the feeling that we're sitting ducks? Jeszcze? Wszystko. These people are defenseless. She lied to keep them safe. She gambled. They lost. She led with her head, not her heart. I won't condemn her for that. Did you feel that? It's close. A to ciekawe, tu to widzę. Words from the past linger here. Przez przypadek się powiesiła. Nie chce mi się wierzyć, no. Red, come look. O
bastard. O Boże, ten. O, super. No to cudownie. Czy mogłabyś wejść na górę? Nie. Okej, nie wiem czemu. Musimy koniecznie robić to. Time to work, Banisher. I feel a draft. From the invisible. Jak minęliśmy ognisko? Jak się dostać na górę? Ciekawe, ciekawe. Nic. Tu coś musi być, a jednak nie było. If we want to stop for a minute, this place will do. Nic i ognisko. I notatka. New Eden, dziennik matki, 6 dzień grudnia 1694 roku. Dzieci śpią, boimy się ciszy w domu, kiedy dzieci odejdą. Gubernator Haskell w swej mądrości odeśle dzieci w bezpieczne miejsce do przyjaciół i rodziny w Bostonie, Concord, Charlestown i gdzie indziej, podczas gdy my będziemy odpierać diabła. Zabierze ich twarda łowczyni wraz z Nicholasem Dulanem, który zapewnia nas, że wszystko będzie dobrze. To czyli oni dzieci pozabierali. Mamy do nich pełne zaufanie, ale też płaczę mu z powodu straty. Dzień 7. W domu jest cicho. Mój mąż znów wybrał się do King's Arms. Łóżeczka są puste. Dzieci śpią tej nocy gdzieś pod gwiazdami w drodze do zbawienia. Czuwają nad nimi twarda, Newsmith i Nicholas Dulan. 9. dzień. Pierwszej nocy spałam i śniły mi się okropne wilki i niedźwiedzie i krzyczące dzieci. Obudziłam się przerażona i nie mogłam już zasnąć. Drugiej nocy w ogóle nie spałam. Tej nocy muszę spać. Boże, strzeż moich snów. 10 dzień grudnia. Śniło mi się piekło. Peter i Mary martwi w błocie, torturowani i rozrywani na strzępy. Śniłam o duchach i diabłach. Kiedy się obudziłam, usłyszałam płacz męża, a potem rozległy się krzyki. Twarda powróciła. Pobiegliśmy, dołączyliśmy do gawędzi i usłyszeliśmy, jak Twarda i Dulan. On z uśmiechem na ustach przynoszą nam wspaniałe wieści. Dzieci są bezpieczne. Niech Bóg im błogosławi, bo chociaż w naszym domu panuje nieznośna cisza, nasze dzieci są bezpieczne. No nie wiem, czy to prawda tak do końca. Najprawdopodobniej albo to te koszmary. No ale wiemy, że tutaj też podróżowały dzieci i no nie wszystkim się udało, prawda? Więc po prostu może ich oszukała. By mieli w ogóle jeszcze jakiekolwiek chęci do życia. No nie wiem, dobra. Przyśpimy się, myślę. Może jakaś ciekawa rozmowa się między tą naszą parą wywiąże. I mamy ewolucję, mamy jeden punkt. Hmm.
Czyli chyba będziemy mogli to tutaj sobie teraz odsłonić. Zmiana na ante zaraz po wykonaniu uniku do przodu powoduje atak wręcz, który ignoruje obronę wroga. Dobrze, odpoczywamy. Fajne to jest, fajna jest ta animacja, podoba mi się, cała ta gra jest fajnie zrobiona, troszeczkę drewniana, ale... Może niektórzy nawet lubią tutaj uroku. Lecimy dalej. Dobry kierunek, dobry kierunek. The second group died terrible deaths, but the scourge did not kill them. And yet there must be a connection. Myślicie, że ta zmora nasyłała na nie wilki i inne dziwne rzeczy? Leave fresh meat uneaten? No właśnie. Coś tu nie gra jednak. Those claw marks are smaller than the ones we saw earlier. Kurczę, fajnie klimatycznie. The tracks start with the expedition and grow in size as they progress. No właśnie. Surrounding trees have been drawn in by a powerful force. The beast made itself from the specters of the dead settlers. Here's where it happened. There were more. Mam portret bestii, czyli bestia składa się z widm zaginionych osadników. More than a few settlers. This scourge is going to be huge. Those poor people dying so helpless and so angry. No ja myślę, że twarda jednak czuje ciężar swojej decyzji, tylko... Czy mogła postąpić inaczej? Oho. No to wiemy, prawda? Co to będzie? Nie jest mgła. Są zmory. Widma, no, które przekształciły się w zmorę. No to będzie wesoła przygoda. Ruszamy. Are you ready for the ritual? No. But let's do it anyway. Reveal your true self. I failed this one, all right.
Come out, wherever you are. Come on, show yourself. Red. It's behind me, isn't it? Yes. Of course it is. Every bloody time. Surely too big to be a wolf. It's a scourge, all right. Anger shaped to kill. We wish you no harm. We know all about the wolf whistles. The whistle stick skin gave you. Oh, shite! Mm-hmm. No to się zaczyna. Czy ktoś ma talk? To chyba się przyda. Oj! Mało brakowało. Spróbujmy wygnać. Zobaczymy, czy to coś da. Tak, jednak. Okay. Nie wiem, ile mogę atakować, a ile nie mogę. Ma nogi. Dokładnie. Mam czas przeładować. Okej, okay, szarżuję. Och, kurde. Okej, okay, ostatnia prosto mocno. Chwyciła. Okej, okay, było zablokowane wezwanie Antei. Nie trafiłam. Okej, okay, co ona robi, co ona robi? Co mamy zrobić? Co mamy zrobić? Czy to coś zdało? Moim zdaniem nic. Okej, okay, i mamy chyba jakąś drugą fazę. Tył. Niedobrze. Poleciała. Kurczę, nie mam trochę dostępu do tej nogi tutaj. Zdążyła się obrócić. Have to do this myself. Kurczę, sięgnęła, nie? Chyba nie wyszło. Oj!
No proszę, no i mamy jeszcze dodatkowych przeciwników. Nie wiem, kurczę, czy się z nimi bić. Ale chyba będzie trzeba. O! Chyba się Misiak zepsuł. No cudne. No teraz co? Okej. No, zabolało. Uwaga. Szarża. Tak, tyle widzę, tylko trochę ciężko się tam dostać. Kurde, no. Skurwa. No i się nie udało. Once more with feeling. Chyba teraz się udało. Czemu tak uparcie bije tą prawą nogę? Kurczę, tak mało brakuje. Dobrze się ustawić. Coś tu jest nie tak, bo jednak próbuję trafić w tę nogę, ale... Ciekawe to zmoranie, prawdaż? Betrayer. Not Vixkin. Kate. It spoke her name with just one voice.
Her voice. The voice of the nightmare. You're certain? To the core of me. Within this creature lurks some part of my killer. Thick skin and Kate both accused. Is anyone in these damn woods innocent? Then it were real. This beast. How did I miss you on my travels through the woods? Because it did not want you. It wants your sister. Stay, Scotchman. I can use you. You gave them dog whistles. You sent them to die. Those with metal would have reached camp, and I'd have used them too. Those who died won't need feeding. The weak die that the strong may live. You tricked them. I tested them. This be the way of it. This be the way of the world. We have a hidden watcher. The sister. Kate? Show yourself. What? You're unarmed. Get yourself back to camp. All these long years. All these long years, I wish to be like you. To be as tough as you. If I were stalwart like my sister, I thought, I'd have saved her. I'd have saved the woman I love. I wish to be like you. And I see it now. I was just like you. Cold, selfish, afeared of my own heart. And the woman I loved died for it. So many dead. You killed them, as I killed Deborah. Look at us, we have no metal at all. Everything I did so that you could live. You're my sister. I love you. Would you love me if I was weak? Or would you leave me too, to the wolves? How dare you even think it? Oh. I dare because I care. Enough! I've done your hot work. I banished the monster you swore didn't exist, and now I know the truth. I know what you did. I made the hard choice. Do you think it pleased me? Do you think it were easy? No i teraz mam mieszane uczucia, bo tak naprawdę okoliczności, no wszyscy widzieli, prawda? Ale no, to chyba nie był... pytanie, czy byłby inny, ale to chyba nie był dobry moment, żeby... testować ludzi w takich okolicznościach. Celowo wysłałeś ich na śmierć? No może nie celowo, ale porzuciła ich, bo tak było prościej i stwierdziła, że no można było im jakoś pomóc, a nie po prostu zostawić całkowicie na pastwę losu. Would saving them have been so much harder? You abandoned them because it was the easy thing to do. Easy? Look about you. Nothing here is easy, not even for the strong. The weak have no chance at all. No, it's best they die quick that the rest may live. Them wolves did us all a service. Oh, better some dead by Fang than all dead by famine. That makes a grim kind of sense. Hmm.
Ale czemu nie... Właśnie, dlaczego bestia nazwała Kate zdrajczynią? Do you trust your older sister? Rely on her? Fear her? What does it matter how I feel? I know what's true. Without thick skin, Newsmith, we would surely starve. What happens now? Can you really give your people hope? Not me. You. When they hear the Banisher has killed the beast, they'll have all the hope they need. If that's the story we stick to. Hmm. The beast spoke with many voices. One we, I, had heard before. The voice from the chapel. And Taya's killer. It charged you, Kate, with betrayal. Mind thy own damn business, Banisher. And I'll mind mine. This thing can have naught to do with me. She's telling the truth, but so was the beast. It named her for a reason. Your journal did not fully burn. You read it? How dare you? You loved a woman. She died. You still carry the guilt. Is this why you tried to leave New Eden? You came to New Eden with the woman you loved. She died. You're still here, aren't you? She's afraid. She lashes out to avoid looking at her own darkness. Nie podoba mi się żadna z odpowiedzi. Nie wiem, jakie potem będą jeszcze odpowiedzi. Kurczę, no... Nie jestem pewna, co tu wybrać. Look about you. You brought this curse upon yourselves. Falls to me to lift it. Maybe they're not ready. Broken hearts need time to heal. If ever they heal. Mumble all you want, I regret nothing. The curse struck, and I alone saw the danger. I acted. And now it is I who must act. Naprawdę? Nie no, nie będziemy twardej, bo... Chociaż no musiałam usłyszeć trochę słów prawdy, ale... And live, you both shall. Long enough to accept your guilt. Oh. And maybe to forgive yourselves. This... Creature's hate towards you has to be part of the curse. No doubt about it. No właśnie, co przyciągnęło koszmar do New Eden? Może występki wszystkich? Are you near? My love, if you can hear me, I... Thank you.
Deborah. Forgive me. Please forgive me. You need rest. Don't talk to me! Your fee, Banisher. Choke on it. The curse is lifted here. I hope they'll be all right. They have time now. And you? Are you all right? I feel the hunger. But I am here, and so are you. No i to, przepraszam państwa, tak będzie wyglądał koniec tego odcinka. No, nie ma łatwych decyzji i nie ma prostych wyborów tak naprawdę. Bestia pokonana. Zobaczmy, co my tutaj otrzymaliśmy ciekawego. O, będą... O, proszę. Zestaw. Druga szansa. Mamy jakiś ciekawszy zestaw albo ulepszenie dla zestawu. O kurczę. No dobra, to będziemy sobie ogarniać w następnym odcinku. Serce bestii otrzymaliśmy, także... Ulepszenia są przed nami. Stoją otworem, o tak. Ogniska odkryte, to oczywiście możemy wrócić. Nie wiem, czy ja sobie między odcinkami nie wrócę do tych miejsc i nie wyczyszczę tego, chociaż niektórych rzeczy i tak jeszcze nie możemy odblokować. Więc nie wiem, czy warto robić już to teraz, bo jak na razie to za pomocą strzelby moglibyśmy te wiszące rzeczy pościągać i tak naprawdę to wszystko. Więc myślę, że to chyba nie jest jeszcze na to czas. Może jakieś drobne rzeczy tam by z tego powypadało, ale to by było na tyle. A przed nami ścieżka, która prowadzi dalej na północny wschód. No zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Co ciekawe, teraz ta osoba, która nam się ukazała, znów była podobna do koszmaru i mam takie mieszane uczucia, czy... Chociaż może one wszystkie uczesane tak samo, no a twarz ciężko odgadnąć, prawda? No bo jest zdeformowana. No zobaczymy. Kto się tak naprawdę pod tym koszmarem kryje, a może właśnie wychodzi na to, że kryje się wiele osób i... nieszczęśliwych osób. I stąd ten koszmar tak silny w New Eden. Ja wam dziękuję serdecznie za ten odcinek. Zapraszam was na kolejny. Trzymajcie się. Hey, hey.